Poczekaj, bo pani Dorota da nam znać, czy jeszcze młodzież jakaś przychodzi. Panie i panowie, witam serdecznie. Szkoła numer 13, pokażcie się, odezwijcie się, oklaski. Słyszycie, są z nami. Ale jest, drodzy państwo, również szkoła muzyczna. Proszę o oklaski. Witam serdecznie również tych wszystkich, którzy są po drugiej stronie ekranu. Może zaczniemy od tego, że nam się chce. Że nam się chce być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Że nam się chce być na tym wyjątkowym, fantastycznym Europejskim Festiwalu Filmowym, gdzie tematem przewodnim jest kultura dostępna dla każdego. Ta kultura ma różne oblicze, bo oczywiście jak jesteśmy na Europejskim Festiwalu Filmowym, to mówimy o filmie, mówimy o sztuce, mówimy o zdjęciach, mówimy o obrazach, a ja ze swoimi gośćmi opowiemy o kulturze sportu, bo nam się chce. Słuchajcie, zaczynamy od razu z grubej rury, chciałoby się powiedzieć, uczestniczka Igrzysk Paralimpijskich z Tokio. Przywitajcie brawami Jagoda Kibil. Jagoda, wiesz, jakie jest hasło, jaki jest temat? Bo nam się chce. Opowiedz, jak to się stało, że tobie się zachciało? Na sam początek chciałabym wszystkich bardzo serdecznie powitać. Tak jak mój przedmówca powiedział, tak mam na imię Jagoda. Jestem polską paralekkoatletką, która niedawno wróciła z Igrzysk Paralimpijskich w Tokio ze swojego debiutu. A jak to wszystko się zaczęło? No, zaczęło się bardzo przypadkowo. Po prostu w wieku 14 lat, gdy wracałam z moim bratem z zajęć z tenisa stołowego, to żeby nie iść naokoło, po prostu na skróty przechodziliśmy przez lekkoatletyczne boisko, przez lekkoatletyczny stadion, który znajduje się w Kozienicach, w miejscowości, z której ja pochodzę. I tam trening miał mój ówczesny trener, z którym współpracuję do teraz, Jacek Szczygieł, który zaczepił mnie i powiedział, że istnieje coś takiego jak sport dla osób niepełnosprawnych, bo ja o tym wtedy nie wiedziałam, nie miałam zielonego pojęcia, jak pewnie większość ludzi tutaj nie zdaje sobie sprawy, że istnieje coś takiego. Tak, istnieje coś takiego. On mnie zaczepił, powiedział, że widzi tam we mnie jakiś talent, że jakieś predyspozycje i że on bardzo by chciał, żebym ja wystartowała na Mistrzostwach Polski Juniorów, które miały się właśnie odbyć 2 tygodnie po naszej rozmowie
w Kozienicach i że on bardzo by chciał mnie na tych zawodach zobaczyć i żebym porozmawiała sobie w domu z rodzicami i spytała, jak oni zaopatrują się na to i czy by się po prostu zgodzili. Ja rzeczywiście poszłam i porozmawiałam wtedy z moją mamą, ale ona nie popierała mojego entuzjazmu zbytnio, bo usłyszałam, że dziecko, ty masz szkołę, jak ty ze swoją niepełnosprawnością, gdzie ty i sport w ogóle, nie, to się nie uda, nie, i koniec, i w ogóle koniec tematu. Natomiast moja pani z gimnazjum, od WF-u okazało się, że zna trenera, umówiła mi z nim spotkanie, ja po prostu przyszłam do domu i powiedziałam, że ja na to spotkanie idę, bo po prostu chcę spróbować, trudno, możesz... Bo ci się chciało. Tak, bo mi się chciało, ty się możesz nie zgadzać, ale mi się chce i ja na to spotkanie idę, bo chcę po prostu poznać coś nowego, spróbować czegoś nowego. No i rzeczywiście po pierwszym spotkaniu umówiliśmy się na pierwszy trening i po pierwszym treningu od razu mi się spodobało. Na początku taki dobry wypełniacz czasu, bo to rzeczywiście dość sporo czasu zajmują te treningi i po szkole po prostu mi się nie nudziło, miałam co robić, bo trenowałam, a później po pierwszych zawodach i po pierwszych sukcesach okazało się, że ja po prostu lubię rywalizować i lubię z zawodów na zawody poprawiać swoje wyniki i że mnie to po prostu kręci i że ja zakochałam się w bieganiu, zakochałam się w lekkiej atletyce. Jagoda, jeżeli pozwolisz i Państwo, jeżeli pozwolicie, przybliżmy naszym internautom, którzy nas tam obserwują i naszym kochanym gościom, jak to się stało, że uprawiasz sport dla osób z niepełnosprawnością? Patrząc na ciebie, piękna, śliczna kobieta, młoda, a tutaj mówisz o sporcie dla osób niepełnosprawnych. Twoja historia jest bardzo ciekawa, jednocześnie pouczająca nas wszystkich, jak niewiele potrzeba, żeby ta kultura naszego życia się zmieniła diametralnie. Kilka słów. To tak... Tego może rzeczywiście gołym okiem nie widać, natomiast tak, ja choruję na dziecięce porażenie mózgowe, czterokończynowe. Po prostu były spore problemy w trakcie porodu, kilka błędów lekarskich popełnionych i kilka źle podjętych decyzji, które zaowocowały tym, że no ja niestety nie urodziłam się osobą zdrową. W trakcie porodu moja mama po prostu dostała krwotoku wewnętrznego i do mojego organizmu, jak również do organizmu mojego brata, bo ja mam brata bliźniaka, nie była dostarczana odpowiednia ilość tlenu, przez co w moim mózgu doszło do nieodwracalnych zmian i do porażenia układu nerwowego, no przez co również do porażenia kończyn, tak? Układ nerwowy to jest coś, gdzie jak już nastąpią jakieś zmiany, no to raczej jest to nieodwracalne, no i w moim przypadku właśnie tak to było. Jagoda, zwróć również uwagę na to, bo często, drodzy Państwo, zastanawiamy się, jak to nieodwracalne zmiany w mózgu, ale dotyczy to tylko narządu układu nerwowego, mięśni. Tak. Jest to bardzo inteligentna dziewczyna, ale o tym jeszcze za chwilę wrócimy. Kontynuuj to, dobrze, bo oczywiście jako dziecko już ci się chciało. Nie chciałaś tak, jak wielu rodziców, sieć, nie ruszaj, bo sobie krzywdę zrobisz. Drodzy Państwo, to był taki żywe sreberko, żywy diabełek razem ze swoim bratem. Wszystkie płoty, drzewa, dachy były w ich zasięgu. Kilka słów o tym. Tak. Bo ci się chciało. Znaczy, mi się po prostu, ja nie lubiłam siedzieć w jednym miejscu. Mnie spuścić na 5 minut z oka to był dramat, bo okazywało się, że jestem w zupełnie innym miejscu, niż mnie ktoś zostawił. Ja nie lubiłam siedzieć w jednym miejscu, po prostu od dziecka musiałam coś robić. Dla mnie siedzenie było zbyt nudną rzeczą. Ja lubiłam od początku poznawać świat i chciałam zawsze robić wszystkie rzeczy, które robią normalnie pełnosprawne dzieci. Nie chciałam odstawać w niczym od moich rówieśników. I cieszę się też bardzo, że moi rodzice nie zamknęli mnie jakby na świat. Nie było, że siedź w domu, bo ty masz jakieś pewne swoje ograniczenia i ty w ogóle nie wychodź, bo ty się zaraz przewrócisz i będzie jakaś katastrofa, no to przewrócę się, no to wstanę, no najwyżej trudno. Więc my od początku z moim bratem lubiliśmy ogólnie ruszać się, lubiliśmy aktywnie spędzać czas, więc no wiadomo, że ten sport gdzieś tam od małego był w naszym życiu. Mój brat dużo grał w piłkę, więc ja grałam razem z nim. Dużo jeździliśmy rowerami, ogólnie tenis stołowy też, także ogólnie ten sport był od zawsze, bo my lubiliśmy aktywnie spędzać czas, nie lubiliśmy siedzieć w jednym miejscu. Cały czas będziemy mówili dzisiaj w tym naszym spotkaniu z Państwem i z internautami, że nam się po prostu chciało. Jeżeli pozwolisz, za chwilę do Ciebie powrócimy. Obok Ciebie siedzi przeurocza, także wyobraźcie sobie, reprezentantka naszego kraju, gdzie jej życie zaczęło się tak jak wielu z nas. Patrzycie na czwórkę ludzi, którzy urodzili się tak jak wy, pełnosprawni. Choroba, zdarzenie losowe, tak jak tutaj
Jagoda powiedziała, błąd lekarski powoduje to, że coś się w naszym życiu diametralnie zmienia. Ja o sobie może na końcu samym powiem, bo zawsze zapraszam na ten festiwal wyjątkowych gości, wyjątkowe osoby, a właściwie takie same jak wy, tylko po prostu im się chciało. Im się chciało zmienić życie. Martynko, przywitajcie brawami Martynkę Marchewkę. Martynko, ty na pewno chciałaś, żeby twoje życie wyglądało inaczej. Na pewno twoi rodzice chcieli, żeby twoje życie wyglądało inaczej. I wyobraźcie sobie, jak niewiele potrzeba, żeby życie naszego dziecka, żeby życie Martynki zmieniło się nawet więcej niż o 180 stopni. Miała 1,5 roku. Ale sama o tym opowiem. Martynko, oddaję ci głos. Najpierw chciałam się przedstawić. Nazywam się Martyna. No to moja historia jest dość skomplikowana, ponieważ urodziłam się jako zdrowe dziecko i mając 1,5 roku zachorowałam na zwykłą grypę, która może przejść każdy zdrowy człowiek. No i od tej naszej kochanej grypy się wszystko zaczęło. Oczywiście rodzice pojechali ze mną od razu do lekarza. No, pani doktor zbytnio nie wiedziała, co ze mną zrobić, no bo takie małe dziecko, już taka grypa, dała mi zwykły lek po prostu, który potem się okazało był zły. I gdy pojechaliśmy jeszcze raz do tego szpitala, bo coś się ze mną zaczęło dziać, no to wysłali nas już do Warszawy, do specjalnego szpitala w centrum, który do tej pory istnieje. No i tam tak naprawdę mnie puściła choroba i oni byli zdziwieni, ale proszę pani, co pani przywiozła, przecież zdrowe dziecko. No i zaczęli mówić, że no co mamy z panią zrobić do domu. No ale tam mnie złapało jeszcze raz właśnie to samo. I już wtedy to już było tak nieciekawie, że tak jakby mam lewą stronę porażoną, a okazało się, że mam prawą nogę do amputacji, która jest chwilowo zdrowa. Ale na szczęście się lekarze postarali, może tak to ujmę, i udało się to wszystko wrócić. Teraz tak naprawdę lewą stronę mogę używać w stopniu 40%. Większe obciążenia są oczywiście na prawą nogę i prawą rękę, ale no to nie znaczy, że sobie nie poradzę, tak? To jest tylko kwestia tego, że jest troszeczkę gorzej. Martynko, muszę cię o to zapytać. Jako dziecko nie pamiętasz, na pewno pamiętasz to, co rodzice mówili. Nagle patrzą, że masz porażoną całą lewą stronę, że wykręca ci rękę, że wykręca ci nogę. Czy pamiętasz z opowieści mamy, zobacz, znowu mam ciary, że jej się chciało, bo to jest bardzo ważne. Zwróćmy uwagę na to, jak wiele możemy zawdzięczać rodzicom pod jednym warunkiem, że oni zaryzykują i będzie im się chciało również przekazać tobie to wszystko, żeby nie robili za ciebie, bo mogli za ciebie jeść, mogli za ciebie ubierać, wszystko, że tobie się chciało. Opowiedz o tym, jak to były te pierwsze lata? U mnie było jeszcze tak, że tak naprawdę w pierwszych chwilach, gdy tak się stało, to gdy już wróciłam do domu po tych długich miesiącach w szpitalu, to zaczęłam w ogóle tak jakby nie tolerować tej lewej strony. Dla mnie było coś dziwnego, co się z nią stało, dlaczego tak jest, dlaczego nie mogę nią ruszać, no bo była zdrowa. No ale potem tak jakby mama ze mną bardzo długo, można powiedzieć, pracowała nad tym, że trzeba sobie dać radę. Lewa strona też jest lewą stroną i ona, mimo tego, że coś jest tam gorzej, no to nic się tak jakby nie dzieje. Cały czas właśnie miałam rehabilitację zapewnioną. Różne sanatoria, prywatny rehabilitant, wszystko tak jakby, co tylko można było. No i też bywały sytuacje, że było po prostu ciężko, no bo wiadomo, bardzo osoby spastyczne reagują na pogodę, no to czasami jest gorzej, czasami jest lepiej. I tak do tej pory się dzieje. Powiedz, czy na ile pamiętasz, na czym polegały te twoje zabiegi rehabilitacyjne? Czy wtedy ci się chciało, kiedy te godziny długich, żmudnych ćwiczeń? No właśnie, opowiedz nie, o tym. Nie, strasznie mi się nie chciało. Miałam taki straszny bunt w wieku, powiedzmy, 11-13 lat. To po prostu była tragedia. Nie chciałam totalnie ćwiczyć. Znaczy, no teraz mi już przeszło, bo zmądrzałam, jak to mój rehabilitant mówi. Ale no, to było straszne. Po prostu wtedy, no po prostu jeszcze nie było może tak źle, jak jest teraz. W sensie, jak było potem, bo potem było trochę gorzej. I ja nie zdawałam sobie z tego sprawy. I nie chciało mi się strasznie, ale no potem tak jakby wiedziałam, że jeśli tego nie będę robić, no to będzie jeszcze gorzej i zawsze było coś tam w podświadomości, że muszę tak jakby i żeby móc funkcjonować i być tutaj, gdzie teraz jestem, no to trzeba było to robić. Lepiej, gorzej, ale trzeba było.
I tutaj spotkałaś na swojej drodze bardzo ciekawego człowieka, rehabilitanta, który miał ogromny wpływ nie tylko na twoje ciało, ale także na umysł i w pewnym momencie powiedział ci, kiedy miałeś te 12-13 lat, że swoje życie możesz zmienić, tylko trzeba chcieć. Powiedz o tym. Tak, mój rehabilitant w pewnym momencie przyjechał do mnie i mówi, że no, znam takiego człowieka, właśnie to jest nasz obecny trener z Jagodą, że no, on tak naprawdę no, zajmuje się tymi osobami niepełnosprawnymi i no, on by może cię zobaczył, może by coś wymyślił. Ja taka ucieszona już, no dobra, to kiedy jedziemy? On mówi, że poczekaj, na razie musimy z nim porozmawiać jeszcze. No i za chwilę mój rehabilitant przyjeżdża i mówi, no dobra, rozmawiałem z nim, będzie do ciebie dzwonił. No, mówię, no dobra. No i potem tak jakby chyba się to trochę rozeszło, ale w pewnym momencie dostaję telefon i mówi, przyjedź, zobaczymy. Pojechałam wtedy, tak jakby przeszłam taką komisję, która jest w Polsce, żeby dostać grupę. Ta grupa została mi przydzielona, wtedy startowałam na moich pierwszych zawodach, ale wtedy byłam jeszcze bardzo mała i trener powiedział, że na razie to tylko jakiekolwiek zawody, nic nie trenujemy jeszcze ciężko, po prostu jesteś za mała i ci zrobię krzywdę. I tak naprawdę to się skończyło na tym, że były jakieś takie zawody totalne, jakiś meeting raz do roku, może dwa i to był koniec mojej przygody wtedy ze sportem. Potem tak jakby... weszłam, w sensie trener do mnie zadzwonił, bo ja pamiętam, to było w grudniu, zadzwonił do mnie i mówi, przyjedź, zobaczymy, co to będzie. Ja mówię, no dobra, no to przyjechałam i trener mówi tak na mnie patrzy, mówi tak, biegać nie będziesz, rzucać możesz, ale kazał mi tak jakby, poprosił mnie, żebym zrobiła taki przeskok, mówi, nie będę rzucać ze stojąco, ale jeszcze jest siedząca pozycja. Mówię, o, ciekawe. No i wtedy tak jakby zaczęliśmy robić już coś na siłowni, żeby, bo moja konkurencja polega bardziej na sile też i na szybkości. No i trzeba Jeżeli mogę wejść, drodzy Państwo, oczywiście to, co mówię z pozycji siedzącej, znajdziecie to w internecie, sport dla osób z niepełnosprawnością i zobaczycie takie siedziska przez nas nazywane... Kozami. Oczywiście jest to specjalne siedzisko i Martynka właśnie z pozycji siedzącej pcha kulą. Z pozycji siedzącej również można rzucać dyskiem i oszczepem. To wszystko zobaczycie. I Martynka oczywiście, kiedy to było? Chyba 3 lata temu, kiedy już zaczęłaś tak na poważnie. I jak to było? No, chciało ci się już wtedy? Wtedy jeszcze tak jakby to była zabawa. Trener mi powiedział, że my nie zaczynamy na razie trenować. Na razie zaczynamy się bawić. On chce tak jakby zobaczyć, czy mi się to spodoba, no bo nic na siłę. Jak powiedziałabym w każdym momencie nie, no to powiedziałby nie, dziękuję ci bardzo za to, co było. Koniec naszej przygody. Będziemy się dalej oczywiście przyjaźnić i tak dalej, ale nie będziemy razem trenować. Lecz wtedy tak jakby nie miałam nic do stracenia. Zaczęły się obozy, zaczęło się poznawanie nowych ludzi i to tak szybko przyszło, że na przykład teraz sobie nie wyobrażam bez tego życia, no bo miesiąc siedzenia w domu jest nudny. Ja co 2 tygodnie mam obóz, muszę na niego jechać, muszę tam trenować, muszę codziennie zrobić trening i to jest już taki rytuał, można powiedzieć. Czyli od tego momentu już ci się chce i nie wyobrażasz sobie życia bez sportu, bez tej kultury sportowej, o której my tutaj na tym festiwalu mówimy, że kultura ma różne oblicze i jest dla wszystkich. Tak samo jak sport jest dla wszystkich, bez względu na to, jaka jest niepełnosprawność. Martynko, na chwilę podziękuję ci, bo mamy, jak widzicie, bardzo przystojnego młodego człowieka, któremu też się zachciało. Tak jak powiedzieliśmy na początku, wszyscy urodziliśmy się pełnosprawni. Kuba jako młode dziecko, tak jak wszyscy chłopcy, oczywiście bieganie za piłką i tak dalej, miłością jego była ogromna piłka. I przyszedł taki moment, gdzie 3 miesiące zmieniły jego życie. Kuba, oddaję ci głos, kilka słów, kilka zdań, a nawet więcej zdań o tym, co ciebie spotkało i jak to się stało, że ci się zachciało. Cześć, jestem Kuba. Od zawsze chciałem być zawodowym sportowcem. Akurat się okazało, że mogę się tak już tak nazwać. Od małego zawsze się z bratem ruszaliśmy, jeździliśmy na rowerach, graliśmy w piłkę. I mama nas zapisała do klubu piłkarskiego Solosu Szczecin i zawsze tam chodziliśmy codziennie. Ja jestem takim typem, że muszę być na każdym treningu, nie potrafię sobie odpuścić, bo mam później wyrzuty sumienia. No i tak nas zafascynowała ta piłka, że chyba 4 lata czy 3 graliśmy w piłkę. Brat w młodszym roczniku, ja w starszym. Ale trener stwierdził, że moje warunki fizyczne, że po prostu nie miałem techniki, byłem bardzo typem szybkościowym i wytrzymałościowym, stwierdził, że powinienem się przekierować na lekką atletykę. Przekierował mnie do mojej ówczesnej teraz też trenerki, już 10 rok już trenuję, Hanny Bindaszewskiej. I od tego czasu zacząłem przygodę z lekką atletyką.
W tym momencie reprezentuję dwa kluby, MKL Szczecin i Star Szczecin. MKL jest klubem dla zdrowych osób, a Star dla osób niepełnosprawnych. Więc tak naprawdę pół zawodów rywalizuje ze zdrowymi, a pół zawodów rywalizuje z osobami niepełnosprawnymi. Chociaż Kuba, trzeba przyznać, że te osoby niepełnosprawne też są zdrowe, tylko mają pełną niepełnosprawność. Opowiedz o swojej niepełnosprawności. Moja niepełnosprawność polega na tym, że widzę na parę metrów. Mam chorobę, która się nazywa chorobą Stargarda. To polega na tym, że mam blizny na siatkówce i widzę, jak przez krople deszczu, jak na kamerę ci spadną. Ta choroba się pojawiła, gdy właśnie jeszcze grałem w piłkę nożną. Ale mi to jakoś nie przeszkadzało. No, widziałem na parę metrów, ale widziałem, kogo podaję, do kogo nie. Po prostu widziałem kolory koszulek. I to mi bardzo pomagało. No, zimą albo gdy było ciemno, to już słabo było, bo jeszcze nie było tam reflektorów, tam u góry świateł, więc już ciężko się grało, ale jakoś dawałem radę. Na początku, jak zacząłem biegać, trenerka sobie nie zdawała sprawy, z czym w ogóle ma do czynienia. Wiedziała, że mam sobie wzrok, ale nie wiedziała, że to jest taka choroba poważna, a w sumie nie jest poważna. No. Że trzeba się nią bardziej zaopiekować. Ja potrzebuję, żeby ktoś stał na torze obok, żeby mi powiedział, że mogę biegać. Na przykład jak z łuku startuję, żeby na kogoś nie wpaść. A często, raz na tydzień zawsze mam z kimś przygodę, no, że ktoś mi wpada w tor. No i to jest bardzo denerwujące. Ale mimo wszystko zawsze ci się chce, chociaż były takie zawody, gdy już miałeś serdecznie dosyć. Powiedz, czym musimy się charakteryzować, albo co w tobie jest takiego, że mimo tych różnych trudności, bo na pewno przyszedł taki moment, kiedy okazało się, że coraz gorzej widzisz, mogłeś się załamać, powiedzieć nie, no nie dam rady, a tobie się ciągle chciało. Nie ukrywam, że są dalej takie dni, że mi się czasem nie chce, bo mam ochotę się poddać, ale jest ich coraz mniej. Co już większa przewaga jest tych dni, co uważam, że no chcę to robić, tak? No, kiedyś to potrafię na przykład na tydzień mieć 4 dni załamania, 3 hop do przodu, a teraz mam na odwrót, na przykład nawet 1 dzień załamania i 6 hop do przodu, tak? No, z dnia na dzień staje się coraz silniejszy, tak mogę nazwać. Czy mogę ci w tym momencie zadać takie pytanie? Czujesz to, że ten sport siebie zmienił i od tej strony fizycznej, i tej strony duchowej? Nie, bardziej od strony duchowej. Bardziej akceptuję siebie. Jest dużo więcej osób, którzy naprawdę potrzebują pomocy, tak? Ja takiej, no nie potrzebuję aż takiej wielkiej pomocy, tak? Dzisiaj daję fajnie, sobie radę. Dzisiaj fajnie w jednej ze szkół powiedziałeś, co sport ci dał. Dał mi dyscyplinę więcej, tak? No, dalej się nie uważam za takiego zdyscyplinowanego człowieka, ale staram się taką osobą być. Wcześniej powiedział, byłem strasznym bałaganiarzem. A przez to musiałem się zdyscyplinować, samodyscyplinę sobie narzucił, bo inaczej się nie da, tak? Dalej jestem bałaganiarzem, ale zwracam uwagę na to, żeby powinno być trochę czyściej. Tak to wygląda. Słuchajcie, poznaliście już naszych bohaterów, teraz pociągnijmy dalej. Jak można pogodzić, jeżeli Jagoda pozwolisz, to zostaniemy przy Kubie. Kuba, sport jest jedną rzeczą, ma świadomość, że on nas zmienia, że nam się ciągle chce pracować nad sobą, ale również jest coś obok nas, są pasje, zainteresowania. Ty bardzo fajnie znalazłeś taką niszę, gdzie uciekasz na przykład, żeby się zrelaksować, oczyścić umysł. Opowiedz trochę nam o tych twoich miłościach do książki, do filmu. No, bardzo lubię czytać książki fantasy. Moją ulubioną serią książek jest Wiedźmin, a także teraz zacząłem czytać Grę o Tron. A w sumie jeszcze nie, jest jeszcze Eragon, to w ogóle ta książka to jest naprawdę masakra, taka fajna. Tak wciąga, że naprawdę. No filmy mają słabe, ale książki to polecam naprawdę, jest fantastyczna. A z filmów, moim ulubionym filmem chyba jest Gladiator. Bardzo wzruszający film. Piękna muzyka. I ja jestem taki tym, że lubię komedię oglądać i moją ulubioną komedią jest seria Taxi. Nie jesteś osamotniony. No naprawdę, no to tak rozwala. Jak widzicie, mamy wiele pasji i ciągle nam się chce. Ciągle nam się chce. To zapytam cię, jak już jestem przy tobie, co chciałbyś zwiedzić? Czy są miejsca, do których chciałbyś wrócić? Co ci się chce? Takiego, co jest twoim takim najważniejszym, największym marzeniem? No, mam dwa najważniejsze marzenia. Wyzdrowieć, bo to chyba każdy chciałby być zdrowy. A drugie to zdobyć medal olimpijski, nieważne jaki, ważne, żeby był. A najlepiej by dwa osiągnąć rzeczy. Najpierw zdobyć medal, później się wyzdrowieć. Moja jest taka choroba, że
Na początku, 10 lat temu, gdy się okazało, że ją że zachorowałem, była nieuleczalna, były testy tylko na zwierzętach, bo to można przez geny, to jest choroba genetyczna i ponoć się wstrzykuje geny, które mogą cię wyzdrowieć. Tak wstępnie mówią lekarze. I 10 lat temu na szczurach to testowali i teraz ostatnio jest, że coś się to ruszyło. No i jest jakaś nadzieja, że może za 10 lat to będzie można już normalnie leczyć ludzi, bo to jest bardzo rzadka choroba i wiadomo, jak są rzadkie choroby, to nie lekarze zwraca uwagę, żeby robić postęp w danym... Fajnie, Kuba, że mamy już świadomość tego, że poziom medycyny, poziom technologii poszedł tak daleko i ta nadzieja, że może nadejść, że warto chcieć zmienić swoje życie, czyli postawiłeś sobie priorytet. Teraz skupiamy się na sporcie, za 3 lata są Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu, za kolejne 7 lat, czyli po kolejnych 4 latach od Paryża, Los Angeles, czyli masz już wyznaczony cel. Najpierw się skupiamy na sporcie i oczywiście te twoje pasje, miłości, których masz, bo jak już jestem przy tobie, co przez te wszystkie lata zobaczyłeś, zwiedziłeś? Zwiedziłem 3 kontynenty, tak mi się wydaje. Byliśmy w Dubaju na Mistrzostwach Świata, w Tunezji na takim meetingu, w Paryżu byliśmy, w Londynie, w Berlinie, w Szwajcarii, w Notwil, we Włoszech w Grosseto. Czyli to daje sport? To daje sport, daje ci możliwość także rywalizacji, ale także poznawania świata. Okej, wracamy do Jagody. Jagoda, sport sportem, ale tobie się coś więcej chciało, nie tylko sport. Bardzo proszę. Czy może nie do końca, że mi się chciało, ale uległam namowom innych, że po tym jak skończyłam liceum, zdałam maturę i wypadałoby pójść na studia. Mi nie do końca ten pomysł przypadł do gustu, żeby studiować. Ale po wielu namowach innych ludzi, którym się chciało mnie namawiać, stwierdziłam, że żeby dali mi święty spokój, to ja na te studia pójdę i w sumie teraz patrząc z perspektywy czasu, to nie żałuję, że poszłam na te studia. Ja bardzo interesuję się historią od dziecka i stwierdziłam, że jak już mam studiować coś, to coś, czym ja się nie interesuję, a nie co będzie mnie męczyć, ja po prostu z musu będę przychodzić na te wykłady i z musu tam siedzieć, żeby po prostu to tak tylko przysłowiowo odbębnić, zaliczyć, żeby o nim dali święty spokój, więc stwierdziłam, że po prostu zacznę studiować historię i obecnie ją studiuję. A jest to rzecz, którą ja po prostu lubię i z którą chciałabym związać swoją przyszłość zawodową, bo my teraz sobie trenujemy, ale za 10 lat będziemy o te 10 lat starsi i z tym treningiem już będzie coraz ciężej, kiedy się te przysłowiowe kolce na przysłowiowy kołek trzeba będzie zawiesić. Więc trzeba też myśleć o przyszłości. Ja swoją przyszłość zawodową chciałabym właśnie związać z historią, dlatego studia historyczne, a w przyszłości praca w muzeum. Ale historia jest niezwykła, drodzy Państwo, bo historia, jak wiemy, jest starożytna, średniowiecze. Ty masz wyjątkową pasję, bo ci się chciało poznać historię. Opowiedz o tym sama. Tak, mnie interesuje okres II wojny światowej i wszystko, co w Polsce działo się po 1945 roku, czyli okres PRL-u. Nie wiem, czy wy mieliście już możliwość nauki o tym okresie, a jak nie mieliście, to na pewno będziecie mieli. Jest to coś, co mnie ciekawi i co ja po prostu lubię. Jest wiele rzeczy, które są ciekawe dla mnie w tym okresie, od codziennego życia po prostu cały przebieg II wojny, jak ona się zaczęła, jak ona się skończyła, wszystkie układy polityczne, które miały miejsce w trakcie tej wojny i w sumie te układy doprowadziły też do tej wojny, ale to jest jakby rozmowa na trochę inne miejsce i na trochę inny temat. Absolutnie, ale musisz to zdradzić, bo drodzy Państwo, oczywiście mamy książkę historii w szkole, ale okazało się, że Jagodzie się chciało coś więcej. To nie była jedna książka, ty szukałaś. Też powiedz o tym. Tak, ja nigdy nie uczyłam się historii tak, jakby się jej uczycie w szkole, że macie tam zapewne jakieś podręczniki do historii. To z ręką na sercu, ja taki podręcznik to może miałam 5 minut w ręku, bo ja uczyłam się historii, w sumie nie ucząc się jej, po prostu czytałam o niej. Ja ogólnie lubię czytać książki i uważam, że powinno się je czytać, bo one poszerzają wiedzę, horyzonty i w ogóle pobudzają naszą wyobraźnię. Natomiast ja zawsze lubiłam właśnie książki na tematy historyczne, mam ich w domu bardzo dużo, półka mi się ugina, więc ja zawsze czytałam te książki
Nie te, które oni nam dawali w szkołach, tylko po prostu te, które mnie zainteresowały. I z tych książek uczyłam się historii i przychodziło co do czego, to ja przychodziłam na lekcje historii do szkoły i okazało się, że nawet nie otworzyłam tego podręcznika, a mimo wszystko to wiem. Bo mam po prostu taką wiedzę, bo czytałam te książki, bo szukałam różnych materiałów, różnych artykułów w internecie. No i w sumie teraz na tym polegają moje studia historyczne, że właśnie tak się studiuje historię, szuka się różnych materiałów, różnych artykułów, a później na ich bazie, na ich podstawie pisze się swoje materiały, swoje artykuły i swoje jakieś tam artykuły i po prostu się je później publikuje. Wykładowca ci je ocenia. I tak. Czyli to jest. Domyślam się, że wykładowcy są pod ogromnym wrażeniem. Nie wiem, czy są pod ogromnym wrażeniem, bo przez sport, no jakby moje studiowanie jest trochę utrudnione, także ja i tak im dziękuję za ogromną cierpliwość, którą do mnie mają. Mnie bardzo często na wykładach nie ma, mnie bardzo dużo rzeczy omija i czego bardzo żałuję, bo te wykłady niektóre są naprawdę bardzo ciekawe i niektórzy wykładowcy potrafią ciekawie nam przekazać tą wiedzę i zainteresować nas tym, o czym mówią. Więc bardzo żałuję, że niektóre te wykłady omijam. No i później muszę niestety nadganiać i nadrabiać, co wcale nie jest proste, bo jak się narobi sobie sporych zaległości, no to później ciężko jest to nadganiać. No natomiast postawiłam sobie za taki punkt swojego honoru, że jak już poszłam na te studia, to wypadałoby je skończyć, więc robię wszystko, żeby je skończyć i teraz po powrocie z Tokio, jak mam chwilę czasu, to trzeba się będzie przygotowywać do sesji i ją po prostu w poprawkowym terminie drugim zaliczyć, no. Ale masz jeszcze jedną chęć, bo ci się chce, bo lubisz zwierzęta, kochasz zwierzęta i masz takie swoje marzenie, żeby na te zgrupowania, zawody. Już wiemy, że pani dyrektor nas zaprasza na przyszły rok. To kto wie, czy tego swojego zwierzątka małego nie będziesz mogła wziąć. Opowiedz o tym. Ogólnie rzecz biorąc, u nas w domu od zawsze były zwierzęta. Odkąd ja pamiętam, nie było momentu, żeby u nas w domu nie było chociaż jednego zwierzaka. Moja mama od zawsze kocha zwierzęta i tą miłość przyniosła na mnie i na mojego brata i u nas od zawsze zwierzaki były. Obecnie mam pieska i dwa kotki w domu właśnie u mamy i no niestety ja bym ich chciała mieć u siebie, ale ja często jeżdżę, wyjeżdżam, więc no, to jest niemożliwe. Te zwierzaki potrzebują atencji, potrzebują opieki, jak nie na przykład jest miesiąc, który ma 30 dni, mnie 15 dni w tym miesiącu nie ma, no to ktoś tymi zwierzakami by się musiał zajmować. Dlatego był pomysł, żebym ja sobie kupiła chomika i mówię, chomik jest mały, więc może jest jakiś taki bardziej mobilny, żeby ze mną jeździć, no ale okazało się, że chomik też nie przeszedł i na razie żadne zwierzę nie może ze mną jeździć, no bo wiadomo, tam pies, kot, no to już odpada, ale myślałam, że chociaż ten chomik, no niestety nie przeszło, trudno. Ale jak byłeś w Japonii, to tam się okazało, że mają pieski elektryczne, kotki elektryczne, chomiki elektryczne, wszystko elektryczne dosłownie, ale do tego jeszcze wrócimy, jeżeli chodzi o Tokio. No i mamy naszą gwiazdeczkę, bo jest naszą maskotką naszej reprezentacji, kochaną, lubianą i najbardziej fotografowaną zawodniczką, bo fotoreporterzy są nią zauroczeni, szczególnie kiedy startuje i słońce jest za nią i tej, chociaż zmieniła kolor włosów, bo uwielbialiśmy ją, kiedy miała te rude, takie piękne włosy. To nas zaskoczyłaś. Bardzo się cieszymy, bo zawsze mówiliśmy, Martynko, twoje nazwisko jest adekwatne do koloru twoich włosów. Opowiedz nam, Martynko, o tym, co poza sportem ci się chce, bo wiemy, że masz tych miłości wiele. Tak, ja poza sportem, znaczy jeszcze przed sportem miałam swoją pasję, którą ciągnę do tej pory, chociaż czasami jest bardzo trudno, bo brakuje czasu i naprawdę po takim dość ciężkim treningu raczyłoby iść odpocząć, a czasami po prostu albo się muszę uczyć, bo też chodzę do liceum, tak jak pewnie tutaj z was jeszcze będziecie chodzić, albo chodzicie już. I po prostu czasami mam ochotę iść już spać, a muszę jeszcze iść na podwórko, ponieważ tam mam swoje konie i one też mają swój tryb tak jakby treningowy mniej więcej. I też jeżeli zostawię ich powiedzmy na 2 tygodnie bez niczego, no to im też się nie będzie chciało potem iść. Więc muszę z nimi cokolwiek przynajmniej zrobić i no, moja doba czasami mogłaby być trochę dłuższa, naprawdę, bo no, nie wyrabiam się, ale na razie mi się bardzo chce i mam nadzieję, że dopóki będę mogła, no to będę to łączyć. Potem myślę, że będzie trzeba postawić trochę na jedno, ale jeszcze nie, więc jeszcze o tym nie będziemy rozmawiać. Jeżeli tak już będzie, to będziemy wtedy się zastanawiać, co wybieramy. No bo te konie też ciebie kochają. Absolutnie. No, drodzy Państwo, jak się zawiły konie w życiu Martynki, to oczywiście za chwilę Wam opowie, ale takie słowo jak hipoterapia jest Wam znane?
hipoterapia. Opowiedz o tym, bo to było jedno z elementów twojej rehabilitacji. Tak, kiedyś gdzieś byliśmy właśnie w sanatorium i ktoś tam powiedział, że właśnie hipoterapia, bo zauważyli, że moje mięśnie pod wpływem właśnie koni się bardzo rozluźniają i to tak jakby pomaga. Bardziej na nogę niż na rękę. I rodzice stwierdzili, no dobra, no to jak tak, no to może, akurat mieszkam na wsi, mam warunki, stwierdzili, dobra, no to kupimy konia takiego właśnie do hipoterapii, chociaż się nie okazał koniem do hipoterapii, ale to już nieważne. I tak naprawdę ja od dziecka miałam do czynienia z końmi, bo mój dziadek miał konia i nie zapomnę tego do końca życia, jak i powiedział, chodź, ja cię wsadzę, będę cię trzymał, tak, trzymał mnie dwa kroki, a potem to jedź, co poradzisz, tak. Ale to właśnie się od tego zaczęło i bardzo dobrze się zaczęło, bo ten koń mój tak jakby bardzo dużo mi daje, bardzo, ponieważ czasami właśnie jak mam wolne albo tak jak mówię, że po treningu jeszcze jak nie jest taki ciężki, to idę, siadam na tego konia i schodzę z niego i jest po prostu z moją nogą super, mogę sobie swobodnie iść i mnie nic nie łapie. Dlatego te konie tak się zaczęły. Chociaż myślę, że moi rodzice teraz już tego konia nie kupili, bo przez te konie są bardzo duże problemy czasami. Ale było jak było, teraz jest jak jest już, więc... Ja powiem ci jedno, fajnie, że twoim rodzicom się chciało, fajnie, że tobie się chciało, ale w tym swoim życiu, które jak powiedziałaś, nie wiesz jak to się dzieje, że ta doba czasami jest za krótka, chce ci się coś jeszcze i do książki, nie tylko dlatego, że są lekcje, opowiedz tak, o tym. Tak, ja bardzo też lubię czytać książki, kryminały to są po prostu moim marzeniem, znaczy marzeniem takim, żeby kiedyś też chciałam iść bardzo na kryminalistykę, ale no chyba nie, ale jest jeszcze jeden kierunek, który też mnie bardzo interesuje, ale to kiedy indziej może. Tak, ja po prostu potrafię sobie siąść, jak mi książka zaciekawi, to takie 400 stron to idzie w dwa dni i to tak naprawdę. Tylko no po prostu, tak jak mówię, no brakuje czasami czasu. Najczęściej na obozach czytam książki, chociaż na przykład jak jesteśmy na obozach w Kozienicach i tam mam szkołę, no to mój trening też wygląda inaczej, bo ja rano idę do szkoły, po południu mam trening, po południu, większym popołudniem muszę się pouczyć, żeby do tej szkoły na rano iść i no wtedy to już w ogóle nie ma czasu. Wiadomo, jak były teraz zajęcia zdalne, było dużo łatwiej, bo wiadomo, nie trzeba było może się skupiać na takich przedmiotach, które mnie mniej interesują, bo wiadomo, dało się ich zaliczyć, a bardziej się skupić na takich, które są bardzo ważne, ale to i tak czasami nie dawało takiej właśnie świadomości. Wiadomo, są obozy, jest dwa razy więcej treningów, bo trenujemy na obozach dwa razy dziennie i to nie są łatwe treningi i brakuje tego czasu, ale no, domy się nie wydłuży, więc... Martynko, na pewno były w twoim momencie, bo jak to opowiadasz, to już widać, że faktycznie ta doba trochę za krótka. Co robiłaś, kiedy naprawdę ci się nie chciało? Co było takim kopem? Kurczę, a może jednak mi się chce? Znaczy, ja sobie zawsze postawiłam cel. Teraz na przykład idealnym celem było to, że musiałam sprzedać moje dwa były konie, ale kupiłam teraz nowe i przez ten rok, tak jakby, gdy nie mogłam na nich jeszcze jeździć, to jedynym, w sensie takim głównym moim celem było to, że ja na nich w tym roku wsiądę. I pomimo, że z tymi koniami były problemy, to jest taki idealny przykład właśnie do tego. Były problemy, nie chciało mi się do nich iść. Stwierdziłam, Boże, kochany, co ja kupiłam? No po prostu tragedia. Ale zawsze jakoś tak szłam i zawsze powiedziałam sobie, nie, ja się nie poddam, ja tam wsiądę na nich w tym roku i będę sobie na nich jeździć jeszcze. Więc to chyba właśnie to, że zawsze do tego celu trzeba dążyć. Właśnie, trzeba mieć ten cel. Ach, ja tak tylko czekam, kiedy będziecie brawa, bo po prostu tak pięknie... Słuchaj, któryś raz z nami, ale tak cudownie, wspaniale nie mówiła. Wielkie, wielkie dzięki. Niech ci się chce, Martynko. Czekamy na oklaski wasze. I tak patrzę, mamy jeszcze kilka minut. Muszę cię, Jagódka, wykorzystać, bo nie, na pewno, dobrze. Jagoda, muszę cię wykorzystać, dlatego że są tutaj nasi młodzi uczniowie, którzy są na pewno zainteresowani. Opowiedz o swojej przygodzie w Tokio. I czego bardzo chciałaś, a nie mogłaś, no i to, co musiałaś. Bo dzisiaj takie fajne, jeden z nauczycieli zadał pytanie, jak wyglądał twój dzień. Ale może zacznijmy tego, co chciałaś, a co się nie udało. Ja bardzo chciałam wrócić z Tokio, chociaż z jednym medalem. No niestety nie udało się, ale to tak jest też dobra odpowiedź na pytanie, czego nauczył mnie sport. Sport nauczył mnie pokory, nie udało się teraz, może uda się za 3 lata. Ja wtedy po tym biegu, jak zeszłam z tych 200 metrów, był to mój ostatni bieg, dobiegłam 4., zabrakło mi niedużo.
Natomiast nie popełniłam żadnych błędów. Nie ma idealnych biegów. Nawet Usain Bolt, który gdzieś tam miał swój bieg na rekord świata, pewnie ten bieg nie był idealny. Pewnie jakbyśmy się chcieli doczepić, to coś byśmy znaleźli, do czego moglibyśmy się doczepić. Więc ja nie mówię, że ten bieg był idealny, ale on był naprawdę bardzo dobry. I tam jedynie moglibyśmy się doczepić trochę do tego startu, bo za szybko się wyprostowałam, zrobiłam taką świecę, ale no to na pewno nie była strata, która pozwoliłaby mi na brązowy medal. Więc mi było przykro, bo ja po prostu dałam siebie maksa, dałam siebie to, co mogłam wtedy oddać tego dnia. Zostawiałam tam no wszystko, co po prostu miałam do zostawienia, serce, wszystko. No i mimo wszystko przybiegłam czwarta. I z jednej strony wielka radość i euforia, jak zobaczyłam czas, że jest to życiówka i że jest to życiówka poprawiona o tyle, bo jakby mi ktoś pół roku wcześniej powiedział, że ja takie wyniki w Tokio nabiegam, to bym mu powiedziała, że jest wariatem po prostu. Natomiast byłam z tego bardzo szczęśliwa, ale jak już te wszystkie emocje opadły i ja zeszłam z tego biegu, to nie umiem do końca opisać tego, co czułam. Z jednej strony byłam zła, ale nie na siebie, tylko na ogólną sytuację, że tak się stało. Ale pierwsze słowa, które powiedziałam i które rozbawiły bardzo naszych fizjoterapeutów, zeszłam z biegów, A oni tak się patrzą na mnie, no i Jagoda co? Ja mówię, dajcie mi 3 lata, za 3 lata będzie lepiej. A Michał tak stoi i patrzy się na mnie, mówi, nie, ona jest niemożliwa. Ja tutaj nie mam więcej pytań. Trener był ze mnie bardzo zadowolony, więc to też było dla mnie ważne, że on po biegu przyszedł, powiedział, ja jestem z ciebie dumny, bo to się naprawdę rzadko zdarza, bo on jest bardzo wymagającą osobą, ale przyszedł, powiedział, że jest ze mnie dumny. Ja byłam z siebie zadowolona, bo wiedziałam, że dałam z siebie maksa. Czegoś po prostu zabrakło, no one w tym momencie były lepsze. One były w tym momencie lepsze, zabrakło odrobiny szczęścia, odrobiny nie wiem czego. Czegoś zabrakło, natomiast ja nie składam broni, za 3 lata jest Paryż i za 3 lata się odkuje po prostu. No. Drodzy Państwo, słyszycie ile w tej wypowiedzi, ile energii, ile tej pozytywnej energii i tego, że ciągle mi się chce, ale muszę Cię wykorzystać, tak patrzę na zegarek, tam patrzę, kiedy Dorota mi pokaże ten charakterystyczny guest time. Ty już miałaś taką przygodę w swoim życiu, że zadziwiłaś całą Polskę, zadziwiłaś trenerów. Był to chyba Mistrzostwa Europy w Berlinie, jak dobrze pamiętam. Opowiedz o tym, bo nawet się nie spodziewałaś, jak bardzo ci się chciało. Ogólnie rzecz biorąc, to w 2018 roku odbywały się Mistrzostwa Europy w Berlinie. To była nasza główna docelowa impreza, główne docelowe zawody. Natomiast niespełna tydzień czy tydzień przed tymi zawodami nie mieliśmy po prostu zawody w St. Cugat koło Barcelony w Hiszpanii. No i na tych zawodach ja doznałam po prostu pechowej, no taki pech, traf, tak chciał, kontuzji stawu skokowego, po prostu do końca walczyłam z rywalką z Wielkiej Brytanii w biegu na 100 metrów. Chciałam jej urwać te kilka setnych sekundy, wpadłem po prostu na metę i zrobiłam ten wpad tak niefortunnie, że moja stopa uciekła do środka, noga na zewnątrz, doszło do skręcenia w stawie skokowym i wielu innych zmian, które no na pewno nie powinny się tam wydarzyć i ja byłam, szczerze mówiąc, przestraszona. Mówię, Jezu, ja mam za tydzień zawody w Berlinie. Mówię, co tu się w ogóle dzieje? Przychodzi do mnie kadrowy fizjoterapeuta, mówi, Jagoda, ta noga jest skręcona. Mówię, jak skręcona? Przecież to jest niemożliwe. Wiktor, ja za tydzień mam start w Berlinie. Jak skręcona? Ona nie może być skręcona. Przyleciliśmy do Polski, nie było nawet czasu tego zdiagnozować, bo zaraz trzeba było wyjeżdżać do Berlina. Zdążyliśmy zrobić tylko na szybko USG. W sumie to USG niewiele nam powiedziało, to może i lepiej. Że nie przekazało nam tych strasznych informacji. No bo na tym USG niewiele było widać, powiedziało nam już w sumie to, co my wiedzieliśmy, że tam jest uszkodzona torebka w stawie, że ten staw skokowy rzeczywiście był podkręcony. Natomiast tam w stawie działo się coś więcej, bo mnie to bardzo bolało i nikt nie potrafił tego tak na szybko zdiagnozować. Więc no pierwsze to w ogóle trener mówi do mnie, że ty zostajesz w Polsce, ty nigdzie nie jedziesz. Ja mówię, no nawet nie ma takiej opcji, że ja nie jadę, ja wsiadam w pociąg i jadę z wami. No i to była pierwsza dyskusja w ogóle na ten temat, że może byś sobie została w Polsce. Ja mówię, no a wy sobie pojedziecie i będziecie tam startować, nawet nie ma takiej opcji. No i jak już doszliśmy do jakiegoś konsensusu, że ja tam jadę i że okaże się, co jest dalej, no to po przyjeździe na miejsce okazało się, że ja nie mogę ani jednego treningu zrobić z tą nogą, więc no to też było bardzo trudne, bo no, ten cały start stanął pod znakiem zapytania. Fizjoterapeuci musieli stanąć na głowie, żeby cokolwiek zrobić, żebym ja była w stanie wejść na bieg i nie czuć aż tak tego bólu. Przy 100 metrach się nie udało, bo
przy starcie z bloków ten ból po prostu był tak duży, że ja momentalnie po wybiegnięciu z bloków się wyprostowałam, bo po prostu poczułam takie potężne ukucie w stawie. Zabrakło mi dosłownie tyle, żeby dobiec na trzecim miejscu na brązowy medal. Powiedz, że ten start na 100 metrów był z pozycji? Z pozycji tak, startowałam z bloku normalnie, z pozycji niskiej, no i niestety to też była moja upartość i moja decyzja, bo trener od początku mówił, startuj z wysokiego, bo ten ból ci nie pozwoli. No oczywiście ja go musiała widzieć swoje, nie, startujemy z niskiego, ja sobie poradzę. No wyszło, że sobie jednak nie poradziłam, zabrakło na dosłownie tyle. Przegrałam brązowy medal, ja zeszłam z tego biegu załamana. Chciało mi się po prostu płakać, no wszystko, cały świat chciałam zabić. Ale ciągle ci się chciało. Ale stwierdziłam później, że nie, ja się na 200 metrów odkuję, to nie może tak być, że ja z tych mistrzostw Europy bez medalu. No i rzeczywiście poszłam na te 200 metrów, chociaż to dalej słyszałam, że nie, odpuść sobie dziecko, zrobisz sobie jeszcze większą krzywdę. Mówię, no nie, no to najwyżej sobie zrobię, ale ja postawię na swoim, ja pójdę, wystartuję. No i rzeczywiście wystartowałam na 200 metrów, tylko jedyna rzecz, którą się udało zrobić wtedy trenerowi, to namówić mnie, żebym wystartowała z tego wysokiego startu, żebym nie wchodziła w bloki, bo ta kondycja jest na tyle poważna, że no nie da rady wystartować z bloków. Wystartowałam, dobiegłam do mety, na pierwszym miejscu zdobyłam złoty medal, tak nie do końca nawet wiedząc, że go zdobyłam, bo byłam tak oszołomiona tym bólem, tym wszystkim, co tam się działo, że ja nawet nie wiedziałam, że ja mam ten złoty medal. Do mnie podszedł fizjoterapeuta, mówi, jak ona pierwsza dobiegłaś, ja myślałam, że on sobie w ogóle żartuje. Przychodzi Marcel, od nas taki team leader, team zespołu, głowa zespołu naszego teamu, która tam zawsze się nami opiekuje na zawodach, mówi, on ma rację, ty naprawdę dobiegłaś pierwsza, a ja takie... Trzeba tylko chcieć. Zobaczcie, wbrew, widzę, że mamy charakterystyczny gest. Pozwólcie, że zapytam was na koniec w jednym zdaniu. Niech każdy z was powie, co byście chcieli w życiu osiągnąć. Największe marzenie. Medal olimpijski. Medal z paraolimpiady. Jakikolwiek. Już najbliższy, w Paryżu. Będzie brązowy? Jakikolwiek. Jakikolwiek. Złoty też. Wszystko przyjmę. Martynko? No, tak jak chyba Jagoda. Wszyscy tutaj liczą na medal i medal jest najważniejszy. Absolutnie. Kuba? Nic dodać, nic ująć. Pożegnajmy się, kochani, brawami. Dziękuję wam bardzo za waszą obecność. Kłaniamy się. Do widzenia.